kupiłem nam jeszcze po książeczce. Po książeczce kupiłeś? Tak, tak. A ile kosztowało? Wiedziałem, że ty to pytanie zadasz. Bezcenne. Tak. Dobry. Dobry. Ogromna przyjemność. Na żywo lecimy w internecie. 7000 osób właśnie ogląda. Odebrałem maila, no to zareagowałem. No. O, nie wiedzieliśmy, że tak uda się do pana dobić. Patrz tutaj na wakacje. Jestem bardzo miło słyszeć, tak. Tak. Nie każdy jest tak... Jesteśmy w miejscowości Kuna, Pelioszka, to już pewnie mówiliście. Mhm. To jest konoba, czyli winiarnia moich przyjaciół, ponieważ z powodu pandemicznych obostrzeń nie możemy w tym roku zrobić promocji książki mojej. Normalnie to tutaj wyjrzymy na zewnątrz, bo tutaj normalnie tu były po prostu... To było około 600 osób przychodziło. Naprawdę? Tak, a mieszka w całej Kunie 100 osób. Czyli to było wielkie wydarzenie. Tak, to było wielkie wydarzenie. No i teraz może być tylko 15 osób w zamkniętym pomieszczeniu wedle chorwackiego prawa. Tu też wprowadzili jakieś restrykcje w poniedziałek ostatni. No, polegają na tym, że przedtem było 30, czy tam zmniejszają. Też lokale zaczęli zamykać o północy. Akurat jak przyjechaliśmy, to lokale, przynajmniej w Dubrowniku, było tak, że o północy wszystko zamknięte. Ja akurat na dyskoteki nie chodzę, zresztą tu ich nie ma, trzeba by na Korczule. Nie, nie, takie tam są takie tam w centrum, takie... Na Korczuli jest wielka imprezownia. Są dwa miejsca takie w Chorwacji, Korczula i Pag. Mhm. Wyspa Pag. Nie wiem, jak to teraz wygląda, ale sezon chyba będzie udany, bo są ludzie. Także wszystko gra. Tak, no my jeszcze sporo osób też właśnie ze sprawą pana. Pewnie tutaj masa osób z Polski właśnie. Dużo Polan, i też nas pan tutaj zainspirował, więc jest idealne zwieńczenie naszej podróży, że mogliśmy pana tutaj spotkać. Mamy też mały prezencik, który kupiliśmy co prawda tutaj. No ale to nie zmienia postaci rzeczy, że jest mi niezmiernie miło. Tak. Testowany, dobry. Mamy tutaj jeszcze dla... Panowanie, robię czcie wino. To jest wino, które produkuje rodzina Rozić właśnie tutaj na Półwyspie Pelieszat, właśnie ze Stonu. Tak. Bardzo dziękuję. To tak za spotkanie też trochę... Jestem niezwykle wzruszony. Postaram się nie wypić go natychmiast. To też tak trochę na urodziny, które się zbliża. 12 sierpnia. Więc wszystkiego dobrego. Jeszcze raz dziękuję i tam... Młodzież, 7000 osób. Nie, proszę pozdrowić cały Twitch, cały serwis Twitch, bo to jest taka platforma. I Facebook również, bo kolega na innej platformie streamuje na Facebooku. W Facebooku mniejszym pozdrawiam. Możemy jeszcze tylko sobie fotkę cyknąć? Jasne, na pamiętkę? Tak, jeszcze mamy książeczki dwie. Książeczki mamy, tak. To super. Gdzie możemy? Tu. Zdjęcie możemy. Dobra. Pan Robert jeszcze tutaj podpisze książkę. Zrobisz ty telefon swoim, później ja tak, to zrobię? Najpierw zdjęcie, pokażę. Najpierw zdjęcie. I teraz jeszcze, jak już tak stoimy, to jeszcze w serii. Do ciebie to już? Nie, tak. O, super. Yes. Można zobaczyć. Yes, it's loading, but it's 7,000 people watching right now. 7,000 people. 7,000, yes. Super. Koncepcja to jest. Tak, ta nasza podróż jest szlakiem. Myślę, że mogę zrobić zdjęcie? Pewnie. Dzięki. Dziękujemy też za goszczenie. Dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. I się mam drugie jeszcze? Siemam, pewnie. Dzięki. Dzięki. Dobra, zaimponowaliście panu Robertowi tym spamem.